Cześć kochani, oczywiście znowu za chwilę usłyszę pewnie słowa oburzenia, nie wiem, że jak ja mogę tak mówić, no ale prezydent Ukrainy zapowiedział, że za 2 lata zamierza być w Unii Europejskiej wraz ze swoim narodem, wraz ze swoim krajem i ja bym chciała tylko sprawdzić, czy może, nie? No, to sprawdźmy, także zapraszam. Każdy kraj, żeby dostać się do wspólnoty, musiał przejść długą drogę. I mam znowu brudne okulary, nic nie widzę. Trzeba było wydać pieniądze, wprowadzić nowe zasady, tak jakby w kraju, który chce dostać się do Unii Europejskiej, walczyć z korupcją i być opłacalnym dla wspólnoty. Bo nikt by Polski czy też innego kraju do Unii Europejskiej nie przyjął w momencie wtedy, kiedy cała Unia Europejska musiałaby go utrzymywać. No to jest fakt. I nikt by nie przyjął żadnego kraju, jeśli wspólnota nie miałaby z tego żadnego pożytku. To też jest fakt, bo właśnie nie chodzi o to we wspólnocie, żeby utrzymywać jednego, tylko o to, żeby wspólnie wszystkie kraje mogły dążyć do jakichś tam wspólnie założonych celów. I no, ja zdaję sobie sprawę z tego, że zaraz zacznie się wymuszanie na Unii przyjęcie Ukrainy w swe szeregi, nawet jeśli nie będzie spełniała tych warunków, bo przecież tam jest konflikt. I nie wiem, nie jestem jakimś ekspertem, ale wydaje mi się, że w ciągu 2 lat, tak jak zapowiedział pan Zełenski, nie da się jednocześnie walczyć z najeźdźcą, że tak powiem, a z drugą ręką walczyć o to, żeby dostać się do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że w 2 lata jest to po prostu niemożliwe. No oczywiście, jak się to wszystko uda, no to luz, bo nie raz już w życiu byłam zaskoczona. Jednak tak obiektywnie, na chwilę obecną, patrząc na obecną sytuację, nie sądzę, że mogłoby się to udać. No niestety. Do tego, żeby dołączyć do Unii Europejskiej, też chyba jak swoje w kolejce trzeba odstać, nie? To się raczej tak nie dzieje na zawołanie. No, niektóre kraje stoją w kolejce od 2014 roku. Dodatkowo trzeba być suwerennym i niepodległym państwem. Ale zanim wam powiem o warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby się do Unii Europejskiej dostać i o tym, kto jeszcze czeka w kolejce na to, żeby wejść do Unii, to posłuchajmy najpierw, co do powiedzenia miał sam pan prezydent Zełenski. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w sobotę, że Ukraina za 2 lata chce być członkiem Unii Europejskiej i po zwycięstwie nad Rosją powinna zostać członkiem NATO, poinformował The Kyiv Independent. Zełenski wygłosił to oświadczenie podczas spotkania z menedżerami Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Dodał, że Ukrainie potrzebne będą również gwarancje bezpieczeństwa. W swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim w czwartek podczas historycznej wizyty w Brukseli Zełenski podkreślił, że Ukraina walczy o europejski styl życia i zapowiedział, że jego kraj będzie walczył tak długo, jak to będzie konieczne. Ukraina oficjalnie złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej pod koniec lutego 2022 roku, zaledwie kilka dni po tym, jak Rosja zaczęła bombardować Kijów i inne miasta, rozpoczynając totalną wojnę przeciwko niej. Bo wcześniej jakoś Zełenski o tym nie myślał. I trochę szkoda. Zresztą jak opisywało go wcześniej Okopres? Wcześniej, to znaczy przed 24 lutym 2022 rok. Przed tym całym wydarzeniem, przed rozpoczęciem tej konkretnej inwazji Rosji na Ukrainę, bo jak wiemy, od 2014 roku i tak oni się tłuką tam na tych terenach. Tego na przykład Okopres nie zauważyło, pani Anna Mierzyńska, prawda? Okopres teraz zaciekle broni całej tej sytuacji, broni Zełenskiego, a co pisało Okopres wcześniej o prezydencie Ukrainy, ruskie trole z Okopres. Oczywiście to Okopres, w którym macza swoje palce pan Sikorski Radosław, który ma tam taką piękną, wielką wizytówkę, możecie sobie wejść i poczytać. Śmiali się z Zełenskiego, że kabareciarz, że tam panuje korupcja. Wszystkie te artykuły są dostępne, możecie się z nimi zapoznać i zobaczyć. A teraz powołują swoich niezależnych dziennikarzy od rosyjskiej propagandy, którą sami siali jeszcze chwilę temu. Tak, drodzy państwo. I potrafią wpierdzielić moje zdjęcie z miniatury do swojego artykułu, tylko dlatego, że są super niekompetentni i to wyłącznie świadczy o ich niezależności, o niezależności ich dziennikarzy, którzy startują do sejmików z ramienia PO, po których dziwnych rzeczach Omzrich pisze swoje wysrywy na Facebooku. Tak. I oni teraz zajęli się zwalczaniem ruską propagandą. A propagandę ruską, rosyjską, to oni siali dużo, dużo wcześniej.
No ale wracając, Zełenski ma plan wejść do Unii za 2 lata. I co musi w te 2 lata zrobić? Pamiętajcie, jedną ręką walczy z ruskimi, a drugą ręką będzie musiał walczyć o bycie w Unii Europejskiej, jeśli będzie musiał. I dlatego mówię, że według mnie to łatwe po prostu nie będzie. Bo posłuchajmy, co mówi na to, w sensie, jakie są zasady. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie, przestrzegające prawa międzynarodowego o rozwiniętej gospodarce rynkowej, zdolnej do konkurowania na jednolitym, wspólnym rynku wewnętrznym. Wymogi te zostały spisane przez przywódców ówczesnej dwunastki podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze w 1993 roku i znane są dzisiaj jako kryteria kopenhaskie. Tym samym mogą sprowadzać niecertyfikowane zboże na nasz teren i my będziemy to jedli, więc luz. Może i spełnili już wymogi. Dobra, dalej. Ponadto w Madrycie w 1995 roku Rada Europejska nakazała zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń i posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne. 8 państw posiada oficjalnie status kandydata. Albania od 2014 roku. Bośnia i Hercegowina od 2022 roku. Czarnogóra od 2010 roku. Macedonia Północna od 2005 roku jest kandydatem do Unii Europejskiej i nadal nie zdołała spełnić warunków. Mołdawia od 2022 roku. Serbia od 2012 roku. Turcja od 1999 roku. Ukraina od 2022 roku. Czarnogóra, Islandia, Serbia i Turcja rozpoczęły negocjacje w sprawie członkostwa. W 2013 roku Islandia zawiesiła negocjacje. W strategicznym dokumencie przyjętym przez Komisję Europejską 5 listopada 2008 roku napisane jest: rozszerzenie służy realizacji strategicznych interesów Unii Europejskiej dotyczących stabilności, bezpieczeństwa i zapobiegania konfliktom. Przyczynia się ono do zwiększenia dobrobytu i możliwości wzrostu gospodarczego, do poprawiania połączeń z ważnymi szlakami transportowymi i energetycznymi, a także do umacniania pozycji Unii Europejskiej na świecie. W świetle wyzwań związanych ze stabilnością, przed jakimi stanęły niedawno państwa wschodniej części Unii Europejskiej, konsekwentna realizacja polityki rozszerzenia staje się ważniejsza niż kiedykolwiek przedtem. Obecny program rozszerzenia obejmuje Bałkany Zachodnie i Turcję. W 2014 roku szef Komisji Europejskiej powiedział, że nie przewiduje w ciągu najbliższych 5 lat kolejnych rozszerzeń Unii. Według niego wspólnota musi najpierw poradzić sobie z problemami wewnętrznymi i wzmocnić się po kryzysie finansowym. W 2022 roku w trakcie trwającej inwazji Rosji na Ukrainę zdecydowano o nadaniu praw kandydata Ukrainie oraz Mołdawii. Wiemy, co się dzieje teraz w Mołdawii. W Mołdawii ludzie są bardzo podzieleni, oni są bardzo uzależnieni od Rosji i tam temat na pewno nadal jest gorący, jeśli chodzi o polityków i jeśli chodzi o obywateli tego kraju. Nie mają teraz łatwo. Także czy uda się Ukrainie spełnić w 2 lata te warunki? Nie chcę nikomu kłaść kłód pod nogi i jakoś demotywować specjalnie, ale uważam, że 2 lata to jest za mało, bo łatwo nie będzie. Ale czy się dostanie do Unii? To myślę, że tak. Bo no niestety mamy taką sytuację, a nie inną, że raczej się już nie odmawia. Czy Albania z tego tytułu będzie zła? Pewnie tak. No ale to są oczywiście tylko domysły, bo co się stanie tak naprawdę, no tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Choć może. Unia Europejska ma dużo wewnętrznych konfliktów, z którymi no niestety, ale nie do końca umie sobie poradzić. Bo tutaj trochę jest tak, że każdy chciałby trochę rządzić i każdy by chciał, żeby nikt nim nie rządził. I wiecie, dorośli ludzie nie potrafią za bardzo się dogadać. I my przez nasze sądownictwo, i w sumie nawet nie wiem, czy przez nasze sądownictwo, czy przez Andrzeja Dudę, czy może przez Zbigniewa Ziobrę i innych, też pieniędzy z KPO nie widzimy i nie zobaczymy. Teraz Przyłębska będzie decydowała o tym, czy ustawa o Sądzie Najwyższym jest zgodna z polską konstytucją. Wiecie, Duda pozbył się ciężaru i odpowiedzialności i dał je na plecy Przyłębskiej. I to ona będzie odpowiedzialna za to wszystko i to ludzie jej będą wypominać w razie czego, nie Andrzejowi. Andrzej powie, że on chciał dobrze, a ona zaraz odwali taki numer jak z aborcją, albo też zmienią konstytucję i dalej będzie git. Także kochani, dajcie znać, czy jest możliwe spełnienie warunków Unii Europejskiej w 2 lata? I czy waszym zdaniem Ukraina ma szansę wejść do Unii Europejskiej i do NATO? Ja czekam jak zwykle na wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam. Pa.